Dziękuję. I pan poseł Konwiński, prosimy. Dziękuję. Pan mówił o tym na wstępie, o pańskiej obecnej działalności, czy tej późniejszej po odejściu z ministerstwa. Pan przewodniczący trochę ponad godzinę temu raczył w wywiadzie na żywo powiedzieć, że pan prowadzi działalność, a to mi szczerze mówiąc nie wybrzmiało z pańskiej wypowiedzi, lobbystyczno-doradczą. Czy pan się zajmuje działalnością lobbystyczną? Bo w żaden sposób mi to... No to absolutnie trzeba zdementować, bo nie zajmujemy się działalnością lobbystyczną. Zajmujemy się pomocą w zakresie bezpieczeństwa biznesu. Ta nasza działalność polega na złożonych procesach audytowych w obszarach szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesowego, na tworzeniu polityk bezpieczeństwa w różnych obszarach, chociażby na tworzeniu procedur należytej staranności, żeby się nie dać gdzieś właśnie manewrować w łańcuch wyłudzeń VAT-owskich, więc tutaj bym prosił o sprostowanie, bo nie zabiegaliśmy ani nie zabiegamy o żadne rozwiązania prawne, lobbystyczne. My zajmujemy się szeroko rozumianym bezpieczeństwem biznesowym. 11.35 TVP Info, to tak jakby. Przykro, panie przewodniczący, bo nie lobbowaliśmy. Chyba że ma pan jakieś takie informacje gdzieś, no to... Ja nie wiem, nie chcę panu posłowi zabierać czasu, no mogę się odnieść do tego stwierdzenia, ale to jak pan poseł woli, albo mogę poczekać na swój przedział czasu. Jak pan poczeka na swój czas, pan proszę się tak pewnie odniesie nie raz w trakcie mojej wypowiedzi. Także. 2011 rok, ustawa o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa, która określiła zasady i warunki wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania oraz przetwarzania informacji, a także podmioty uprawnione w tych sprawach. No i tutaj są wymienione te podmioty uprawnione do współpracy ze swoimi odpowiednikami. Czy to była ważna ustawa, czy w kontekście zwalczania przestępczości zorganizowanej ona była ważna pańskim zdaniem? Absolutnie ważna, bo ona w jednym miejscu porządkowała współpracę wszystkich służb policyjnych. Ona była również ważna, bo porządkowała tę informację w zakresie współpracy pomiędzy biurami odzyskiwania mienia, czyli takimi biurami skonstruowanymi we wszystkich krajach Unii Europejskiej, gdzie na przykład Hiszpanie podejrzewają kogoś, że inwestuje pieniądze ukradzione w Hiszpanii i zapytują polskie biuro odzysku mienia i my mamy obowiązek prawny w określonym terminie udzielić odpowiedzi, zebrać informacje, udzielić odpowiedzi hiszpańskim organom ścigania. Z drugiej strony ona porządkuje wymianę informacji również z Interpolem, Europolem, tymi Frontexem, tymi agendami unijnymi. I nie tylko, bo Interpol jest międzynarodową, światową organizacją. I ta ustawa porządkowała wiele rzeczy. Do tej ustawy, powiem, ja już nie pamiętam, czy my ją procedowaliśmy jako projekt rządowy, czy jako projekt poselski, ale do tej ustawy w tamtym okresie również świadomie wrzuciliśmy zapisy ułatwiające dostęp policji do tajemnicy skarbowej ubezpieczeniowej. Podniosł się larum najpierw w mediach, później na Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, no i pod presją gdzieś tam musieliśmy z tego jak gdyby zmiany się wycofać, natomiast ustawa w tym kształcie, który obowiązuje, no, została przyjęta. Gdyby nie weszła w życie, trudniej byłoby zwalczać przestępczość zorganizowaną. Czy tak można? Na pewno byłoby trudniej wymieniać te informacje międzynarodowe, trudniej zwalczać, tym bardziej, że immanentną cechą zorganizowanej przestępczości jest ten międzynarodowy charakter. Zresztą jak dzisiaj analizujemy no, to, co państwo uważacie tą luką VAT-owską, to w dużej mierze wejście do strefy Schengen, swoboda przemieszczania się obywateli w Unii Europejskiej może być jedną z tych przyczyn, że raptem nasi pojechali do Czech, założyli na terenie Czech firmę, pozorując jakąś działalność, pozorując jakieś dostawy wewnątrzwspólnotowe. To jest nowe rzeczy, które wchodziły w tamtym okresie i one niosły za sobą też pewne dynamiczne zjawiska, które się pojawiały, rodziły w tamtym okresie. A
Pamięta pan dlaczego na przykład, jakie argumenty były, że pan Błaszczak, pan Brudziński, Zieliński, Kamiński, czyli tych, którzy jakby dobrze powinni orientować się w tej materii, widząc jakie mają doświadczenie dziś, chociażby obecnie pracują, w jakim miejscu pracują, czy chociażby pan Mariusz Kamiński pracując wcześniej też w CBA. Dlaczego oni, dlaczego wtedy tego rozwiązania nie poparli? Czy pan pamięta? Ta ustawa była procedowana na Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych i na pewno wiceprzewodniczącym był pan minister Zieliński, natomiast inni ministrowie, nie, oni się nie zajmowali, nie byli w Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych. No, to często tak bywa, że politycy, no, jakaś opcja zgłasza propozycje, niektórzy kontestują. Faktem, że no, podniosło się larum i nie mając wsparcia, no, musieli byliśmy, żeby z, jak gdyby z tego poszerzenia dostępu do tych tajemnic się na tym etapie wycofać, mówiąc, no będziemy wykorzystywać te inne instrumenty, żeby do tego dochodzić. Tylko prostując, to nie ten Mariusz Kamiński oczywiście, bo to był rok 2011, tak. Ale też pani Beata Szydło między innymi. Trochę wchodząc w pańską branżę, pańskie doświadczenie, mamy w dokumentach komisji, jest taka korespondencja pomiędzy prokurator regionalną w Białymstoku, panią Elżbietą Pieniążek, a Komendą Główną Policji. I jest mowa, krótko mówiąc, o tym, żeby najpierw pani prokurator Pieniążek chce przekazania z Komendy Głównej Policji spraw dotyczących, które były przedmiotem prowadzenia, dotyczących VAT. Później to zawęża do tych spraw, w których zaobserwowano jakikolwiek kontakt przestępców szeroko rozumianych VAT-owskich z politykami, posłami, pracownikami Ministerstwa Finansów, a na końcu, i to by mnie interesowało, nie będę się pytał o ten zakres czasowy, o których pytałem innych świadków, że to dotyczy tylko lat 2008-2015. Wiesz, możemy sobie wyobrazić taką sytuację i mamy z taką sytuacją do czynienia, że ktoś ma problemy z VAT-em w 2013, a po prośbie do polityka idzie w 2017, tak jak chociażby jedna z takich osób udała się po pomoc do Ryszarda Czarneckiego, który mówił spotkanie z szefem CBA, panem Bejdą. Ale mnie bardziej interesuje, jakby pan z perspektywy swojego doświadczenia powiedział, jak rozumieć, co to są za sprawy, które... Jednocześnie informuję, że nadal prowadzona jest kwerenda dotycząca rozszerzenia wniosku pani prokurator z 7 marca 2018 o dokonanie przeglądu spraw operacyjnych z lat 2008-2015 i wskazanie tych spraw, w toku których ustalono lub odnotowano kontakty osób zaangażowanych w działalność przestępczą z posłami, politykami lub urzędnikami Ministerstwa Finansów. I to mnie interesuje, ta ostatnia kwestia. Spraw zakończonych w inny sposób niż przekazaniem do prokuratury. Jakie to mogą być sprawy zakończone w inny sposób niż przekazanie do prokuratury? Nie mam zielonego pojęcia. Pewnie trzeba byłoby autora pisma, czyli panią prokurator, o to zapytać, bo za moich czasów, jeżeli gdzieś było jakiekolwiek działanie niezgodne z prawem, obojętnie przez kogo realizowane, to były wszczynane postępowanie, przekazywane materiały do prokuratury i to tak było finalizowane, więc tutaj zupełnie nie wiem, to, no, ale trudno mi odpowiadać na to, co autor miał na myśli. Mówił pan, że odszedł pan w 2006 roku, bo nie chciał być pan dyspozycyjny, chciał się pan zgodzić na dyspozycyjność, jednocześnie, jak i od pana oczekiwano. Jednocześnie pan wspomniał, że powołując się też na dane, że w latach 2016-2017 wzrosła szara strefa. Czy taka dyspozycyjność pracowników, policjantów, tych, którzy powinni ścigać przestępców, dyspozycyjność wobec władzy politycznej, to utrudnia taką działalność, skuteczne zwalczanie przestępczości, czy ułatwia? Oczywiście, że służby powinny być apolityczne od kierownictwa przez wszystkich funkcjonariuszy na dole. Stąd nawet kiedy miałem propozycję podjęcia się tego bycia wiceministrem, jasno ustaliłem z premierem Schetyną, że tutaj no, nie ma mowy o wpływie jakimś politycznym na policję. Policja ma realizować zadania zgodnie z ustawą i policja czy struktury partyjne nie miały wpływu na obsadę kadrową
policjantów, jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych. To szefowie policji decydowali o tym, kto będzie szefem na jakim poziomie i też nie było żadnego przyzwolenia na to, żeby gdzieś zamiatać pod dywan, obojętnie jakie sprawy, ani po mojej stronie, ani po stronie szefów policji, straży granicznej czy innych formacji, z którymi, które nadzorowałem, więc tutaj na pewno upolitycznienie służb może skutkować nieszczęściem, bo może skutkować zamiataniem spraw pod dywan, czy innymi jakimiś zachowaniami i o ile jestem zwolennikiem jak gdyby dosyć szerokich uprawnień dla służb policyjnych, o tyle też jestem zwolennikiem niezależnej kontroli nad realizacją tych uprawnień po to, żeby nie były one nadużywane i wykorzystywane w walce politycznej. I kiedy byłem wiceministrem, nigdy za moich czasów takich działań nie było. Komendant Główny Policji 24 marca 2008 roku skierował na pana ręce pismo z propozycjami rozwiązań dotyczących skuteczności działania w zwalczaniu przestępczości w obrocie paliwami płynnymi opracowane przez CBŚP, w którym tam proponuje działania, oczywiście szerokie działania o znaczeniu systemowym. Ale czy to oznacza, że wcześniej takich systemowych propozycji państwo nie zastaliście, przychodząc do resortu na przełomie 2007 i 2008 roku? Jak gdyby przychodząc nie było jak gdyby za dużo jakichś dokumentów takich zostawionych w sukcesji, chociaż ileś rozwiązań, które były wcześniej w MSW, a wdrażanych przez chociażby ministra Stasiaka, z którym miałem znakomite relacje i znakomicie mi się współpracowało z panem ministrem Stasiakiem na wszystkich poziomach. To był świetny i urzędnik, i świetny minister. Więc ile i rzeczy, które minister Stasiak czy w MSW ja zastałem, a były dobrymi pomysłami, były kontynuowane i rozwijane przeze mnie. Chociażby program Razem Bezpiecznie, który był zainicjowany, taki prewencyjny program dedykowany do szerokiego kręgu społeczeństwa. Rozbudowywaliśmy i kontynuowaliśmy go przez następne lata. Zdaje się, że jest jeszcze i dzisiaj kontynuowany. Czy chociażby powołanie międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym jako takiego ciała strategicznego w obszarze terroryzmu uważałem za bardzo dobre rozwiązanie i włączyłem się i kierowałem tym pracami tego zespołu przez te 4 lata. Udało się ileś mądrych rzeczy wtedy zrobić, więc ja jak przychodziłem i były dobre pomysły, rozwiązania, to patrzyłem jak je kontynuować, rozwijać. Czasami zdarza się, że niektórzy mówią, wszystko co zrobili przeciwnicy jest złe i zaniechujemy i to jest błąd, bo wtedy traci się ciągłość, nowi ludzie muszą się uczyć od początku, więc uważam, że powinna być ciągłość działania w służbach policyjnych, specjalnych, w państwie. Zmieniają się politycy na górze, natomiast dalej zostają fachowcy, którzy wdrażają dobre rzeczy i pilnują porządku. Jest tam mowa też o aktywizacji działań międzyresortowego zespołu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Czy on nie działał tak jak należy, że trzeba go było aktywizować? Ten zespół był stworzony przy ministrze finansów i on funkcjonował. Nie wiem, czy była jakaś taka przerwa, ale on później funkcjonował. Być może jeszcze był poszerzony o przedstawiciele innych służb, ale teraz nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy, w jakim okresie to było, bo z OLAF-em, bo to była komórka stworzona do współpracy z OLAF-em, Biurem do Spraw Oszustw na Szkodę Unii Europejskiej. I z OLAF-em współpracowaliśmy, my również jako policja, i to w tych sferach takich tych poważnych przestępstw gospodarczych, więc myślę, że tam również byli nasi przedstawiciele z MSW, policji czy różnych innych ogniw czy straży granicznej również w tej komórce dedykowani do współpracy i współpracowali. Zresztą z szefami OLAF-u, kiedy bywałem później w Brukseli i działałem w tym komitecie strategicznym, tam blisko współpracowaliśmy, między innymi w zakresie przestępczości gospodarczej.
Jest też mowa o reaktywacji grupy roboczej do spraw zwalczania przestępczości paliwowej. Czemu ona wcześniej nie działała? Trzeba było ją reaktywować. Pan pamięta? Może. Znaczy tak, było, funkcjonowało sporo grup powoływanych do konkretnych spraw, gdzieś regionalnie czy w skali kraju. Paliwa były jednym z tych najbardziej dotkniętych obszarów patologią. Pamiętam, że no też było potężne śledztwo jeszcze prowadzone wcześniej przez prokuratora Wełnę i współpracujących z nim prokuratorów, policjantów i ono gdzieś w pewnym momencie też utknęło. Być może, nie znam szczegółów, ale o ile dobrze kojarzę, bo czasami jak się chce zbyt dużo sprawę objąć i prowadzić w obrębie jednego śledztwa, później się okaże, że to jest niemożliwe. Tak jak my prowadziliśmy chociażby sprawy wobec grupy Pruszkowskiej, skala dotykanych przestępstw i różnych odnóg była tak duża, że trzeba było to dzielić na jakieś tam części, prowadzić w jakichś wycinkach do sądu, bo tak byśmy nigdy nie zakończyli śledztwa, by się to wszystko rozjechało, rozmyło. Więc czasami jak prokuratorzy za dużo chcieli brać naraz, zamknąć wszystko, to się gdzieś tam źle kojarzyło. Ale idea, żeby były jakieś takie wiodące, szczególnie w Ministerstwie Finansów, wiodące izby skarbowe, które w skali kraju patrzą na określoną patologię w określonym obszarze. Na przykład był chyba Olsztyn w zakresie obrotu elektroniką, czy w zakresie prętami stalowymi były Katowice, izba Urząd Kontroli Skarbowej. To samo w paliwach pewnie też powinno być i pewnie na jakimś etapie taka grupa po stronie resortu finansów powstała, ale tu mówię, trudno mi mówić też o działaniach resortu finansów, bo ja nie wszystkich znałem. Mój zakres działań był, jak już mówiłem, specjalnie ogromny, więc trudno, żebym się zajmował tylko i wyłącznie VAT-em. W piśmie do pana, które skierował pan Andrzej Parafianowicz, w odpowiedzi na pismo z 29 kwietnia 2008 roku w związku z opracowaniem właśnie przez CBŚ tych propozycji. Informuję, że w Ministerstwie Finansów powołał, Minister Finansów powołał zespół zadaniowy do spraw koordynacji działań organów celnych, podatkowych oraz kontroli skarbowej w zakresie kontroli opodatkowania podatkiem akcyzowym. Zespół ten będzie koordynował działania właściwych merytorycznie Departamentów Ministerstwa Finansów, jak również ustali wytyczne do zawarcia nowych porozumień na szczeblu województw pomiędzy właściwymi organami zaangażowanymi w kontrolę obrotu paliwami płynnymi. To dalej jest oczywiście mowa o tym, że to jest priorytet, jeśli chodzi o też eliminowanie patologii na rynku paliw płynnych. Ja mam pytanie, czy jak układała się ta współpraca między panem a GIF-em, głównym inspektorem kontroli skarbowej? Na poziomie roboczym ta współpraca układała się całkiem dobrze i wprost policjanci, czy z Centralnego Biura Śledczego, czy z ogniw pegowskich wskazywali, że ta współpraca i wymiana informacji odbywa się dobrze, nie było jakichś takich zastrzeżeń. No, trudno mi mówić o jakiś tempie proponowanych rozwiązań od strony podatkowej, bo w tamtym okresie moja wiedza o jakichś rozwiązaniach podatkowych stosowanych w obszarze VAT-u była jeszcze ograniczona, nie na tyle, żeby od strony podatkowej mówić, że w jakimś asortymencie to powinniśmy wprowadzić solidarną odpowiedzialność, a tutaj split payment albo jeszcze coś innego. No ta wiedza moja jak gdyby później się poszerzyła we współpracy z EY-ami, natomiast w tamtym okresie jeszcze takiej wiedzy nie mieliśmy, ale zresztą ja zawsze wychodziłem z założenia, że niech każdy robi to, na czym się najlepiej zna, a więc jeżeli pokazujemy coś innemu resortowi, to tam są eksperci w określonej dziedzinie, oni wiedzą, czy to jest możliwe do zrobienia, czy niemożliwe, na ile, w jakim tempie, czy skala już wymaga takich ekstraordynaryjnych działań, czy jeszcze nie. Ja skupiałem się w MSW za to, na tym, za co odpowiadało MSW, więc zwalczanie
przestępczości szeroko rozumianej, zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i tutaj nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo, które mamy dzisiaj czy nawet 3 lata temu, to jest wypracowane przez te lata ciężkiej charówy pasjonatów policyjnych i z innych instytucji, którzy no, o to bezpieczeństwo dbali, walczyli i dzisiaj żyjemy naprawdę w bezpiecznym kraju. Powołanie CBA w 2006 roku zabrało służbie celnej uprawnienia dotyczące możliwości podejmowania czynności o charakterze operacyjno-rozpoznawczym. Jak ta współpraca układała się z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym? Jest tutaj mowa o powołaniu zespołów koordynacyjnych Policji, ABW, CBA, Straży Granicznej Kontroli Skarbowej, też Służby Celnej, zgodnie z zawartymi wcześniej porozumieniami o współdziałaniu. Całkiem nieźle i wbrew pozorom nawet w czasach, kiedy szefem CBA minister Mariusz Kamiński, my też współpracowaliśmy i wymienialiśmy informacje i przygotowywaliśmy jakieś wspólne projekty, chociażby ten elektroniczny system odzysku mienia, również chyba współuczestniczyli również funkcjonariusze z tamtego okresu z CBA. No, CBA sięgnęło po wielu dobrych funkcjonariuszy i z CBS-u i z Policji, mówiąc, no, trochę nam podkupili tych dobrych ludzi z najróżniejszych ogniw i to na wczesnym etapie tworzenia CBA i później na etapie drugim, kiedy no, szefem CBA został dyrektor Paweł Wojtunik. Poszła następna transza dobrych specjalistów z różnych dziedzin policyjnych do CBA, ale współpracowaliśmy, wymienialiśmy informacje. Oczywiście CBA miało inne priorytety. Tak naprawdę większość spraw korupcyjnych realizowała Policja, bo to jest największa siła taka parapolicyjna. CBA skupiało się na tych takich dużych sprawach korupcyjnych dotyczących jakichś wrażliwych obszarów, więc no, uzupełniło obszar zapobiegania, bardziej zwalczania przestępczości. Notatka z 2008 roku z 11 sierpnia mówiący o spotkaniu 6 sierpnia 2008 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie utworzenia, to pan o tym mówił, odpowiadając na wiele pytań o biurze do spraw odzyskiwania mienia, ale tu jest mowa o wizycie przedstawicieli Policji, Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego, MSWiA oraz ewentualnie Ministerstwa Finansów w celu korzystania de facto z takich doświadczeń holenderskich. Jakby pan mógł o tych doświadczeniach holenderskich trochę powiedzieć i o tej współpracy z Holandią. To był właśnie dobry wzorzec do przeniesienia i może jest jeszcze dobry wzorzec do przeniesienia, bo to w Holandii się sprawdza. My mieliśmy jako Policja zawsze potężne problemy, ja pamiętam lata 90. zabezpieczone tysiące samochodów na parkingach policyjnych, kradzionych samochodów, które niszczało, zamiast je szybko rozstrzygnąć sprawy, samochody sprzedać, pieniądze, depozyt, w zależności od rozstrzygnięcia można było coś takiego stworzyć. Taki model trochę mi się też i marzył w tamtym okresie, kiedy to biuro odzysku mienia próbowaliśmy budować. No, zostało na takiej wymianie informacji pomiędzy poszczególnymi partnerami, czyli Policją, służbami podległymi ministrowi finansów i prokuraturą w zakresie tego odzyskanego, zabezpieczonego mienia. Skuteczność się poprawia, ale to ciągle jest nierozwiązany problem. To ciągle by trzeba było pójść dalej, być może stworzyć, przygotować ustawę i powołać taką instytucję, która by usprawniła, tym bardziej, kiedy procesy karne trwają całymi latami i często majątek, który jest zabezpieczony na starcie, niszczeje, później mamy kłopoty z kosztami tego przechowywania, magazynowania, a można byłoby to spieniężyć i w zależności od rozstrzygnięcia sądowego postępować, co z tym dalej. Wiele rzeczy w Polsce by wymagało jeszcze dalej naprawy, usprawnienia, stworzenia fajnych rozwiązań. No, no są dzisiaj następcy, więc niech to próbują wdrażać.
A czy spotkał się, bo akurat Holandia, teraz informacja ze stycznia tego roku, że Holandia odmawia wydania Polsce 11 podejrzanych, powodem są obawy, to cytuję akurat, o niezależność polskich sądów. Mieliśmy taki przypadek hiszpański, też często poruszany tutaj, że wręcz odmówiono wydania przestępcy VAT-owskiego. Czy w tamtym okresie pańskiej pracy zdarzało się, żeby jakiekolwiek państwo odmawiało wydania przestępcy, argumentując to tym, że jest ryzyko, że w Polsce czeka go niesprawiedliwy proces? Nie, no ja nie pamiętam takich przypadków, natomiast nie chciałbym się odnosić do aspektów tam o charakterze czysto politycznym. Nawet będąc tym wiceministrem spraw wewnętrznych, uważam, że byłem apolityczny i że starałem się robić wszystko, żeby dominowała merytoryka, a nie polityka. Też notatka służbowa z sierpnia 2008 roku, ale mówiąca o spotkaniu 15 lipca 2008 roku, powołania nieformalnego zespołu do spraw opracowania strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej. Też o tej strategii też była mowa, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów, które są w tej notatce poruszone, bo wydaje mi się, że to jest w zasadzie mocna, żeby nie powiedzieć totalna, bo to jest takie modne słowo ostatnio, totalna, ale mocna krytyka tego, co było wcześniej jednak w paru miejscach się pojawia. Jakby się pan do tego odniósł, na przykład konieczność systemowego i strategicznego podejścia do obszaru przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej. Na chwilę obecną problemy współpracy z innymi resortami załatwione są ad hoc, niejednokrotnie dotyczą one wyłącznie konkretnych spraw niż eliminowania zjawiska w szerszym okresie. To jest jedna z takich rzeczy, która się tu pojawia. Parę innych jeszcze, które za chwilę. Nie, no po to idea tej strategii, żeby w gronie ekspertów znających się na problemie ze wszystkich formacji, nie tylko policji, żeby wypracować takie rozwiązania, które ograniczały możliwości działania służbom, instytucjom porządku prawnego, żeby to szło sprawniej. No, jak gdyby ten proces wdrażania tych rozwiązań ciągle jest, on się będzie zmieniał, bo zmienia się i przestępczość, szczególnie ta zorganizowana, i no, państwo też będzie musiało nadążać za tymi zmianami, dostosowywać metody pracy i służb, i współpracy poszczególnych instytucji, żeby dystans między przestępcami a organami ścigania wymiaru sprawiedliwości nie był zbyt duży, bo my już to przerabialiśmy, że nam w pewnym momencie na przełomie lat 80., 90. przestępcy odskoczyli na bardzo daleko, bo my byliśmy w głębokiej defensywie, byliśmy rozbici jako służby stojące na straży porządku prawnego, a przestępcy poszli, bo było wszystko wolno, co niezabronione, i ten dystans był zbyt duży. Potrzebowaliśmy iluś lat, żeby skrócić dystans, żeby tych przestępców eliminować skutecznie. Stąd ta idea strategii. Mówię, to mój pomysł, żeby te rzeczy, które utrudniają jakieś działanie, żeby wprowadzić, żeby to uzyskało akceptację Rady Ministrów i z czasem no, było wdrożone w postaci określonych rozwiązań ułatwiających wszystkim jak gdyby walkę z tąże przestępczością. O kilka, to już żeby nie rozdrabniać się, to jeszcze przytoczę kilka tez tutaj postawionych. Budowanie dotychczasowych priorytetów w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej nie było w pełni oparte na szerokiej analizie obejmującej zarówno trendy krajowe, jak i międzynarodowy charakter zjawiska, także powiązanie, uniknięcie dublowania się w wykonywaniu zadań przez poszczególne podmioty, powielania struktur oraz zbytecznej rozbudowy specjalistycznych pionów do zwalczania konkretnego obszaru przestępczości, czy potrzebę usprawnienia wymiany informacji i doświadczeń, także współpracy przy cyklicznych opracowaniu wkładów do raportu, także o zagrożeniu przestępczością zorganizowaną. No, o tym już była też mowa przy innym pytaniu, zwiększenie aktywności w zakresie współpracy z Frontexem, Europolem czy Interpolem, to jak rozumiem ta współpraca międzynarodowa. Ta. No, pytanie, no, ta diagnoza przestępczości zorganizowanej przygotowana w 2009 roku, ona poszerzona jeszcze szersza niż to, co w poszczególnych raportach, no pokazywała, że no jest spore pole do
do usprawnienia, do działania, tylko to trzeba robić w sposób systemowy, chociażby te podzielone kompetencje uprawnienia służb. I jak jest wiele służb, które odpowiada za ten obszar, no wiele to znaczy nikt. Dlatego często i na konferencjach, i w wielu miejscach, i w artykułach jakichś prasowych znajdziecie Państwo, jak gdyby mój postulat o tworzeniu takiej Guardii di Finanza. Dzisiaj mówię, jest namiastka kasy, ale to jeszcze nie to. To jeszcze kawałek drogi do zrobienia, ale tego typu instytucja, która stoi na straży ekonomicznych interesów państwa z precyzyjnie dokreślonymi uprawnieniami, która jest wiodąca i mówię, ja za to odpowiadam, taki szef takiej instytucji, wtedy wiadomo, kogo w razie czego pociągnąć do odpowiedzialności i wtedy tylko on musi mieć wtedy uprawnienia naprawdę szerokie do tych i operacyjne i śledcze. To jest potrzebne, to ewoluuje. Ja mówię, z premedytacją mówiłem, że analiza wsteczna jest zawsze skuteczna, no bo łatwo jest oceniać coś po kilku latach, natomiast jak się ma wiedzę w danym momencie, to się podejmuje decyzję w oparciu o dany moment. Ja często podejmowałem decyzje, nigdy się nie bałem decyzji, więc u mnie szybko jakieś rozstrzygnięcia następowały. Podejmowałem je w oparciu o jakąś wiedzę w danym momencie. Później się okazało, no a jeszcze są jakieś inne przesłanki, no, żeby były i wtedy, żeby człowiek je znał, to może by podjął decyzję jeszcze mądrzejszą. Więc to nie jest prosto. Dzisiaj oceniamy działania po 10-11 latach, więc no, nie jest to takie proste. Porozumienie z 15 września 2009 roku między ministrem spraw wewnętrznych i administracji, ministrem finansów, ministrem sprawiedliwości w sprawie współpracy w wykrywaniu i identyfikowaniu korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem w zakresie zadań Krajowego Biura do Spraw Odzyskiwania Mienia. Jak rozumiem, to było poprzedzone jakąś szeroką dyskusją na kierownictwie MSWiA. Dlaczego w konsekwencji minister, wicepremier, pan Grzegorz Schetyna zdecydował się podpisać to porozumienie, tak? Czy MSW było wiodącym ministerstwem, jeśli chodzi o to porozumienie? Było wiodącym. Liczyliśmy, że większa aktywność będzie innych resortów, ale jak znamy życie, to na końcu zostawała policja z problemem i w tym wydaniu jeszcze MSW i musieliśmy przygotować rozwiązania, które pozwolą na implementację decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego o tych biurach odzysku mienia i to tak skonstruowaliśmy, żeby to funkcjonowało, żeby w momencie odpalenia były prowadzone również testy, była prowadzona ewaluacja, czy to biuro jest uruchomione, czy działa. Komisja Europejska i agendy robiły tego typu oceny. I tutaj no, jakoś poradziliśmy sobie z tym i w takim kształcie, jak się udało wtedy stworzyć, to biuro zafunkcjonowało. Dziękuję bardzo.